Siema, siema. Jak tworzyć riffy? Jak komponować utwory? Jak tworzyć riffy? Tworzyć riffy, dobra, komponować utwory to jest szeroki zakres, bo tu mamy od intra do outra, że tak powiem, plus teksty, plus wszystko. Jak tworzyć riffy? Najważniejsze to zagadnienie jest to, najważniejsza rzecz, którą trzeba byłoby rozkminić, jest to, że riff jest przede wszystkim jest powtarzalny. Oczywiście to nie jest najważniejsze założenie, nie jest takie, że musi być powtarzalne, bo to nie będzie riff. Oczywiście są riffy, które są bardzo długie, które mają swoją sekwencję bardzo długą. Rzadko się je zdarza, co prawda, ponieważ przez powtarzalność danego riffu nasze ucho przyzwyczaja się do utworu, tworzy tą konstrukcję utworu. A ten riff jest tu 4 razy, później jest zwrotka. Później jest refren 4 razy, później jakieś przejście, później jest podkład 8 razy, później znowu zwrotka jest 4 razy, ten riff się powtarza, prawda? Każdy z tych elementów to jest konkretny jakiś riff, który jest powtarzalny. W 80% utworów polega to właśnie na tej powtarzalności, chociażby sam fakt powtarzalność jest taka już całokształtu, że mamy zwrotka, refren, zwrotka, refren, zwrotka, refren, są różne. Następna zwrotka jest ta sama, co wcześniejsza. Mogą być jakieś dodatki, mogą być jakieś dźwięki dodatkowe, jeszcze jakieś chórki, jakieś nie wiadomo co. Chórki! Ale generalnie chodzi o samą powtarzalność, prawda? A to jest zwrotka, B to jest refren. A, B, C na przykład jakiś podkład pod solo, później na przykład znowu jest refren, czyli jest B. Czyli jakby ta powtarzalność zawsze występuje. W mniejszym lub większym stopniu, bardziej złożona lub nie złożona, chociażby już sam fakt zwrotka i refren, prawda? Więc riff musi być powtarzalny. To jest bardzo, bardzo ważne. Powtarzalny i mieszczący się w jakimś interwale muzycznym, czyli na przykład, znaczy w jakimś interwale, już zaraz wam powiem o co chodzi, bo ty, żeby tutaj nie zrobiło ci głupoty. Ten hi-hat puszczony to jest zakończenie. Ten hi-hat puszczony tutaj to jest po prostu zakończenie frazy, czyli zakończenie też może być riffu. Czyli na przykład weźmy sobie jako przykład. Że to, co nas trzyma tego schematu, to jest przede wszystkim bit perkusyjny, bo metronom, jeżeli włączy metronom, to owszem, on może wystukiwać na przykład na raz, uderza głośniej, na 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Oczywiście metronom też jest formą perkusisty. Tak, to jest taki perkusista, bardzo uproszczona wersja 2.0, uproszczona bez rąk i bez nóg, gdyż to jest po prostu jakaś aplikacja albo coś tutaj na tym wzmacniaczu też mam taką możliwość puszczenia metronomu, nieważne. W każdym razie, co nas ogranicza? Właśnie ogranicza, znaczy nie ogranicza, trzyma nas po prostu ten czas, ten beat. W mniejszym lub większym stopniu on może nas trzymać, bo jeżeli mamy krótki riff, nie zawsze też zawrzemy w obrębie czterech taktów,
bicia perkusyjnego. Raz, dwa, trzy, cztery. Prawda? Tak jak na przykład mamy to. Czas na stworzenie riffu byłby do tego otwarcia hi-hatu. Raz, dwa, trzy, cztery. Gramy riff, gramy riff, gramy riff. Powtarzamy. No, nowo, jeszcze raz powtórzenie. Więc to naprawdę bardzo pomaga, tym bardziej, że jeżeli siadamy, jest perkusista, siada na perkusji, no co, no to gra jakiś beat, przecież on nie będzie grał teraz zawsze z tego samego, bo on też się zanudzi, poza tym on jakby już nie akcentuje, bo akcentowaniem, otwarciem hi-hatu powodujemy, że akcentujemy jakiś tam konkretny, prawda, no akcentujemy czwarty takt, oczywiście możemy akcentować dopiero ósmy takt albo szósty, ale generalnie jest tak, że mamy trzy takty bita perkusji, a czwarty ma z jakąś końcówką, albo tydym 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 tydym. Różne są wyjścia, czyli na tym się musimy skupić. Na tej skończę tą lekcję właśnie na tym fakcie, żebyś sobie rozkminiła po prostu. Jakiś automat perkusyjny może być, jaki bądź może być nawet na aplikacji, żeby rozkminić to, że coś jak będziesz tworzyć, to żeby się trzymało jakiś ram. Może być równie dobrze nawet wybijany nogą. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No to no, za krótko. Raz, dwa, trzy, cztery. I ten bit już miałem jakby jakąś konkretną myśl zamkniętą, bo teraz bym powtórzył, prawda? Zaczynamy od tego. I teraz powtarzam. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tym, 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 tym. Coś nas ogranicza, chociażby ten metronom, ogranicza w sensie, coś nas trzyma w tempie, ale też ważne jest to, żeby ten riff miał jakąś myśl, prawda? Tak jak to miałem. Albo jakiś, to było bardzo proste, bo tu mamy cały czas... ósemkami, tam w zależności od tempa, prawda, ósemkami czy szesnastkami. W każdym razie gramy cały czas te same wartości. Bo możemy też zrobić, urozmaicić, może być na przykład na tej samej jakby myśli. Już zaczyna się nam to rozkminiać, czyli ważne, żeby była jakaś myśl zawarta w powtarzalnej formule. O, to jest w zasadzie najważniejsze stwierdzenie tej lekcji. Powtarzalna myśl w konkretnej
zwartej jakiejś określonej formule. Konkretna myśl w danej określonej formule, prawda? Powtarzalnej formule. To jest właśnie bardzo, bardzo istotne, bo to właśnie faktycznie aż się zaciąłem, bo to jakby nam określa dokładnie. Co to się tu dzieje? Ja mam się poruszać. Określa nam dokładnie jakby założenia tego, jak to ma wyglądać, że my przede wszystkim mamy coś przekazać słuchającemu. Nie tyle, że po prostu nasze umiejętności jakieś. Oczywiście jest jakaś myśl, oczywiście, bo może są kapele, gdzie grają po prostu i można powiedzieć, kurde, jaka napierdzielanka jest, no nie? Ale oni też coś przekazują tym schematem, tymi riffami, prawda? Ale ogólnie chodzi o to, żeby coś przekazać, żeby jakąś konkretną myśl, która ma swoje rozpoczęcie, zakończenie w tym małym schemacie, bo on jest naprawdę powtarzalny. Mamy tutaj taką małą myśl, która się powtarza jako zwrotka na przykład 8 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 albo 4 razy. Później mamy inną myśl, która już jest pod refren, która musi mieć troszeczkę inną formę. Więc naprawdę to jest temat rzeka. I myślę, że będziemy dalej to rozkminiać, następne lekcje będziemy robić, bo ja będę robił lekcje, bo to według mnie jest super. To jest esencja właściwie gry na gitarze, w ogóle gry na instrumentach, tworzenia muzyki. To jest esencja właśnie tworzenia czegoś, co jest dla ludzi, nie tylko dla nas, żeby sobie zrobić, napierniczam, albo technicznie jak jestem naparzasz, no nie? Coś, co można byłoby, zagraj mi coś. No i tutaj już na przykład mam jakiś motyw, pod który można podłożyć bas, może podłożyć perkusję, wokal, już mamy jakiś schemat, prawda? Więc dobra, z tą myślą zostawiam Cię, widzimy się w następnej lekcji, bye-o.